czymże jest chaos? Według was to cierpienie, ucisk, podstęp i fałsz. Lecz czy nie można powiedzieć tego samego o waszym imperium? Ścigacie utalentowanych i prześladujecie tych o silnej woli. Są przez was łamani i poświęcani. Karmicie waszych obywateli kłamstwami i toczycie wieczną wojnę z tymi, którzy mają odwagę przemówić otwarcie. Byle kaprys waszych mistrzów, inkwizytorów, decyduje o winie i śmierci milionów. A dlaczego? Z jakiego powodu to wszystko? Ponieważ wiecie, iż chaos istnieje, ale nie macie pojęcia, jak z nim walczyć. Dlatego zwracacie się przeciwko swoim własnym pobratymcom. Ze strachu, że mogą pomóc nie wam, ale waszemu przeciwnikowi. Imperium cierpi przez chaos. Nieważne, jak zajadle będziecie walczyć, nie zmienicie tego. Chaos panuje nad wami i będzie panował wiecznie. Wy, śmiertelni, tańczycie tak, jak my wam zagramy. Wyrzynacie się, torturujecie się i uciskacie się wzajemnie, ponieważ właśnie tego życzą sobie bogowie. U podwalin waszego imperium leży chaos, a mój pan Zincz zwyciężył w tej wojnie na długo przed tym, zanim właściwie się zaczęła.